Michał Pytel, witam Państwa na antenie telewizji w Realu24, a dziś moim Państwa gościem jest pan Roman Warszawski, ekspert do spraw relacji damsko-męskich, a także autor książki Red Pill, samiec alfa musi wrócić. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo nie lubię określenia ekspert. Dobrze, w takim razie znawca, być może badacz. Popularyzator najlepiej. Popularyzator tej właśnie wiedzy redpillowej, ale zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, oczywiście chcę Państwu serdecznie podziękować za to, że wspieracie w Realu24. Przypominam, że tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie funkcjonować, dlatego z góry dziękuję i zachęcam. I przypominam również, że można nas wspierać poprzez udostępnianie tego i innych naszych materiałów w mediach społecznościowych. Jeśli Państwo to zrobią, to dzięki takiemu działaniu możemy docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Ale teraz już wracamy do naszego gościa. Panie Romanie, no już troszeczkę zaczęliśmy właśnie od tego Red Pilla i myślę, że od tego w ogóle można by zacząć naszą rozmowę i wytłumaczyć naszym widzom, którzy nie są jeszcze zorientowani, swoją pracę popularyzatorską pan rozpoczyna, rozpoczął, jest w trakcie, popularyzujmy to w takim razie, więc ta z angielska brzmiąca nazwa Red Pill, co ona oznacza? Analogia do Matrixa, czerwona pigułka, czyli wyjście z świata ułudy, no, świata wirtualnego tak na dobrą sprawę. Człowiek jest zwierzęciem społecznym i jako to zwierzęcie społeczne buduje różne narracje. I ja tutaj troszeczkę wychodzę od Konrada Lorenza, który zwraca uwagę, że wszelkie społeczne narracje wynikają z biologii, z tego, jak zostaliśmy ukształtowani. Istnieje też taka gałąź nauki, która się nazywa psychologia ewolucyjna. Można by było też się oprzeć na biologii ewolucyjnej. Mówiąc krótko, bardzo mocno wierzę, że teoria ewolucji nie jest tylko teorią i że ukształtowała nie tylko to, jak funkcjonuje nasz organizm, ale również to, jak funkcjonuje ludzka psychika. Ukształtowała to, co nam się będzie instynktownie podobało i jak to, co będzie wzbudzało w nas jakąś niechęć, plus ukształtowało sposób, w jaki reagujemy na siebie nawzajem, a także na płeć przeciwną. Rozumiem, czyli tutaj Red Pill to jest takie odniesienie do biologii, nie tylko tej fizycznej, ale również psychicznej. No ale w tym środowisku oprócz Red Pilla, czyli drodzy Państwo, czerwonej kapsułki, czerwonej pastylki, istnieją jeszcze pastylka, kapsułka niebieska i czarna. I czym czerwona, czym Red Pill różni się od Blue Pillu i Black Pillu? Niebieska pigułka to jest różne mieszaniny konceptu, że człowiek jest czystą tablicą. Rodzimy się, społeczeństwo nas zapisuje i gdyby nas społeczeństwo zapisywało w jakiś inny sposób, to bylibyśmy inni. Zadziwiające dla mnie jest to, że ten pogląd razem łączy zarówno progresywną, wokeistowską lewicę, jak i część środowisk takich, no powiedziałbym, chrześcijańskich, katolickich, gdzie też jest wiara, że ta natura ludzka jest z natury tylko taka jedna dobra i właściwie, no, jeżeli ktoś robi coś złego, to dlatego, że został zwiedziony, a nie dlatego, że no, to jest, stoi w jakiś sposób dla mnie w sprzeczności z koncepcją grzechu pierworodnego, no ale w każdym razie tam jest taka narracja, że pewne tendencje w człowieku istnieć nie mogą, pewne rzeczy nie mogą mu się za bardzo podobać. To ich w jakiś sposób tam łączy i często mam takie sytuacje, że właśnie w krytyce Red Pillu łączy się na przykład profesor Wielomski oraz właśnie najbardziej hardkorowe feministki, które piją z kubeczków z napisem męskie łzy. Rozumiem. A Black Pill? Jeszcze dopytam. Black Pill to jest spojrzenie na te same badania, które ja patrzę, ale bez zauważenia kontekstów i niuansu. No bo jeżeli z badań wychodzi, że na przykład kobietom podobają się wyżsi mężczyźni, no to Black Pillowcy wyciągają z tego wniosek, że jak nie masz tego 1,85 m przynajmniej, to już twoje życie jest przegrane bez takiego zauważenia, że wszystko prawie, że da się skompensować. Rozumiem. Czyli drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat właśnie tych biologicznych, ewolucyjnych podstaw relacji damsko-męskich. I tutaj w podtytule Pana książki jest takie wezwanie: samiec alfa musi wrócić. Zanim jakoś bardziej rozwinę ten wątek, to same te cztery wyrazy sugerują to, że samiec alfa nie istnieje, czy zaginął. I jakie Pana zdaniem są tego przyczyny, tej zmiany
rozumiem, w postawie zachowań mężczyzn takiej codziennej. Znaczy, tytuł jest w ogóle odwróceniem tytułu pewnej feministycznej książki, gdzie stwierdzono, że samiec alfa musi odejść, a przez samca alfa rozumie się tradycyjnie męską postać. Że ta tradycyjna męskość, opierająca się też między innymi na stoicyzmie, to musi zostać w jakiś sposób zdekonstruowane, zniszczone. Ta strona feministyczna oraz, jak ja ich nazywam, właśnie konserwatywna, dość często uważa, że właściwym, dobrym sposobem przetwarzania świata jest ten taki bardziej kobiecy. Samiec alfa musi wrócić, dlatego że no, potrzebujemy nie tylko yin, ale i yang, nie potrzebujemy tylko kobiecości, ale również męskości i ich wzajemnej interakcji. Tylko że no, kobiecość ma w swojej naturze testowanie męskości, a właściwie sprawdzanie cały czas to wynika z takiego instynktu kobiet, który się nazywa hipergamia, poszukiwanie coraz najlepszego, możliwego, optymalnego dla siebie partnera. Tam ten instynkt podszyty jest lękiem, czy ten mężczyzna, który tu przede mną jest, naprawdę jest mężczyzną. I tutaj znowu jeszcze jeden wtręt. Zawsze musimy zdawać sobie sprawę, że kobiety mają ten przywilej, że są kobietami z samego faktu urodzenia, żeby z kolei być mężczyzną, a nie tylko, jak to ta strona zawstydzająca mówi, facecikiem, trzeba przyjąć męską rolę. No i sprawdza się, czy ten mężczyzna przyjmuje tą męską rolę, między innymi przez coś, co można określić jako shit test, taki test złego zachowania, czy potrafi się na to w sposób jakiś zareagować. No i ja cały czas uważam, że w XX wieku na skutek męskiej konkurencji, kobiecego wyboru, mężczyźni zbiorowo ten test oblali, wycofując się cały czas na pozycje takie, że ja, dobry mężczyzna, przez jak największe zjednoczenie się z kobiecym imperatywem, z kobiecym spojrzeniem na świat, wygram je, atakując innych mężczyzn, poniżając ich albo wskazując ich jako zagrożenie. Rozumiem, czyli ta taktyka została przez samych mężczyzn obrana, tak? Rozumiem, tu mamy... sami się wycofali z bycia tym samcem alfa i sprowadzili się do jakiejś innej roli społecznej. Dynamika jest taka, no, kobiety wybierają, kobiecość jest im po prostu dana z samego faktu bycia kobietą, mężczyźni to muszą w jakiś sposób skonstruować i też kolejna bardzo ważna rzecz, niektórzy lubią wierzyć w wahadło dziejów, że mamy czasy takie bardziej konserwatywne, później wahadło gdzieś tam się przesuwa i wracamy do tego, co było. Po jakimś czasie, jeżeli już mamy tą epokę bardziej promiskuistyczną, zła wiadomość brzmi, że nie ma żadnego wahadła, jest cały czas ruch naprzód. I ja lubię tutaj się odwoływać do fraktali, czyli takiego fizycznego odwzorowania chaosu, jak on działa. Fraktal to jest taki wzór, który powtarza się w nieskończoność, ale za każdym razem w odrobinie zmienionej formie. I tak samo można powiedzieć, że to właśnie to wahadło niby wygląda. Nie, to jest cały czas ruch naprzód, gdzie to wszystko cały czas odrobinę się zmienia, jednocześnie powtarzając na dobrą sprawę to samo, tylko z troszeczkę innymi proporcjami. Także nie ma żadnego wahadła, do którego moglibyśmy wrócić. Nie ma zniszczenia męskości czy czegokolwiek. Natura ludzka aż tak szybko się nie zmienia, jakby niektórzy chcieli. I wszystko to, co mamy, jest troszeczkę konsekwencją tego, jak właśnie zostaliśmy przez ewolucję ukształtowani. I właśnie wszystko jest konsekwencją mechanizmu. W XX wieku, wraz z początkiem feminizmu i z równouprawnieniem, no, konsekwencja jest taka, że mężczyźni tak czy siak konkurują. Wcześniej konkurowali z sąsiednimi plemionami, stąd najczęstsza narracja, jaka wtedy obowiązywała, my, dobrzy mężczyźni, musimy uratować nasze kobiety przed złymi mężczyznami z innego wrogiego plemienia, a w dzisiejszych czasach, no to my, dobrzy mężczyźni, musimy uratować nasze kobiety przed złymi mężczyznami z naszego plemienia i to się tak troszeczkę nam rozdrobniło. Rozumiem, czyli nie ma żadnego wahadła, które by rezonowało od jakichś męskich do kobiecych czasów, jednocześnie powiedział pan, że no, znaczy, mamy wahadło, które się wychyla raz w stronę bardziej męskiej strategii reprodukcyjnej, raz w stronę żeńskiej strategii reprodukcyjnej. W dzisiejszych czasach to wahadło wychyliło się bardzo mocno na rzecz żeńskiej strategii reprodukcyjnej. No, można to najlepiej wyrazić w takim określeniu, że dla kobiet bardzo ładnie brzmi hasło pod tytułem nieważne kto spłodził, ważne kto wychował. No, dla mężczyzn to hasło brzmi tak trochę niefajnie, bo z naszej pozycji jest bardzo ważne kto spłodził. Rozumiem. Jednocześnie powiedział pan, że ludzkość jako całość, jako społeczeństwo potrzebuje tego yin i yang, tak? Tych pierwiastków kobiecych, jak i męskich. Skupmy się zatem na tym pierwiastku męskim. Jak by pan go zdefiniował? Czym jest męskość, o której pan pisze? Bo powiem szczerze,
na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli w mediach słyszy się o męskości, to często się słyszy z takim przedrostkiem, z takim przymiotnikiem określającym jako toksyczna męskość. Zatem czym jest męskość? Czy ona jest toksyczna? Czy jest toksyczna męskość w ogóle? Jak pan się odniesie właśnie do tego nie tematu? Nie ma toksycznej męskości, jak również nie ma toksycznej kobiecości. Są pewne aspekty męskości, które w różnych kontekstach są albo dobre, albo toksyczne. Najlepszym przykładem niech tutaj będzie większa męska skłonność do agresji. To nie jest tak, że kobiety nie są agresywne, tylko ich agresja na przykład wyraża się w inny sposób, na przykład przez niszczenie opinii. Tak samo męska agresja, no, może ona być zła w kontekście kogoś, kto dokonuje napadów, rozbojów i tak dalej, ale może być ona też bardzo dobra w sytuacji, kiedy walczymy o terytorium, kiedy bronimy się przed napaścią, kiedy trzeba wynieść osobę z płonącego budynku. To tutaj męska skłonność do ryzyka, męska skłonność do agresji jest czymś bardzo dobrym. Więc to nie można tego określić żadnej z tych cech jako dobrą lub złą, tylko raczej w zależności od kontekstu, w jakim ona będzie użyta, wtedy ona staje się albo dobra, albo zła. A czy coś poza agresją jeszcze definiuje tą męskość? Na pewno męskość definiuje mniejsze kierowanie się emocjami. My tak zwracamy uwagę, że kobiety w swoim metodzie postępowania mają jest to zestopniowane w sposób następujący, że najpierw mamy instynkt. Instynkt to jest taka nasza natychmiastowa reakcja na jakiś bodziec. Później u nich mamy emocje i na końcu rozum. Z kolei u mężczyzn, jeżeli mają szansę się ukształtować i nie bez powodu mężczyźni dojrzewają psychicznie trochę dłużej niż kobiety. Kobiety można powiedzieć, że już zaczynają być psychicznie dojrzałe w wieku lat około 18, mężczyźni 21-22. Jak mamy zderzenie 18-latki i 18-latka, to nie jest zderzenie równych sobie partnerów. Ta kobieta ma już większą zdolność do ogarniania życia jako osoba dojrzała od, trzeba to powiedzieć, tego chłopca. No więc u mężczyzn mamy wtedy, jeżeli się uda to ukształtować prawidłowo, sposób reakcji na zasadzie, że najpierw instynkt, później rozum, na końcu emocje. To nie jest tak, że mężczyźni nie reagują emocjonalnie, tam ta reakcja emocjonalna jest, ale my potrafimy bardziej te emocje regulować. I właśnie w kontekście agresji należy zwrócić uwagę, że powinniśmy być bardzo wdzięczni za to, że mężczyźni nad tymi emocjami panują, bo kobiety uważają, że na przykład duża część problemów mężczyzn by się rozwiązała, jeżeli byśmy zaczęli reagować tak jak oni. Czyli na przykład odwoływać się w pierwszej kolejności do emocji. Tyle, że u kobiet statystycznie, średnio, nie zawsze, ale no najczęściej, pierwszą emocją w przypadku trafienia na trudną sytuację jest smutek. Stąd kobiety uważają, że są lepsze, bo mogą sobie popłakać i uważają, że mężczyźni reagowaliby emocjonalnie tak samo jak one, że też pierwszą emocją w natrafieniu na trudną sytuację byłby smutek. Nie. U mężczyzny pierwszą emocją statystycznie byłby gniew, a za gniewem idzie agresja. Więc jakby mężczyźni nad sobą nie panowali, no to w sytuacji trafienia na coś przykrego, smutnego, mogliby reagować, gdyby nie kontrolowali emocji, przemocą fizyczną. Rozumiem. Czyli mamy tutaj te odmienne podejścia do życia. Ja najczęściej lubię odwołać się do sprzętu elektronicznego. Odmienny hardware, na który nakładamy kulturę, czyli software. I ten hardware też wpływa w dużej mierze na sposób, w jaki przetwarzamy to społeczne oprogramowanie software. Czy mężczyźni mogą mieć wgrany kobiecy software? Tak, po męskich feministach bardzo często widać, że oni starają się i naśladują zachowanie kobiet, są nawet przesadnie rozemocjonowani, tyle że te emocje udawane nawet są przetwarzane na sposób męski. Stąd też męski feminista, kiedy zostaje odrzucony, reaguje czasami właśnie taką wielką agresją. Swoją drogą, to jest taka moja mała satysfakcja, że jak rozmawiam prywatnie z feministkami, to zwracają mi uwagę, że oczywiście we wszystkim nie mam racji, poza jedną rzeczą. Że nie ma bardziej żałosnej istoty jak męski feminista. O tym też słyszałem z jakichś źródeł, jakichś internetowych właśnie, że te feministki wbrew pozorom tych feministów znaczy one nie podziwiają. Wprost mówią, że wolą otwartego seksistę. Jedna mi powiedziała, że już woli konfederata otwartego seksistę, bo on przynajmniej mówi to, co myśli, od ukrytego przyjaciela feministy, który też jest seksistą, ale to ukrywa i zachowuje się w sposób fałszywy. No ja określam zachowania feministów jako przyjęcie strategii reprodukcyjnej, to się po angielsku ładnie nazywa sneaky fucker,
Na polski fajnie by się to przetłumaczyło jako podstępny ruchacz, czyli ja udaję koleżankę, żeby wejść do waszego wewnętrznego kręgu i jestem taką koleżanką, jestem tak z wami zjednoczona, ale patrzcie tutaj, no nie do końca jestem tą koleżanką, więc jak już jesteśmy tak blisko, to może by do czegoś doszło. Nie będę wchodził w ten temat głębiej, czy ci podstępni osobnicy, czy oni taką strategią wygrywają, czy nie wygrywają, bo chciałem się skupić na czymś, myślę, troszeczkę ważniejszym, tak drodzy Państwo, w ogóle społeczeństwa, no bo rozmawiamy o tym, kobiety i mężczyźni się różnią. Szczerze powiem, no nie trzeba być jakimś specjalnym geniuszem, żeby na to zwrócić uwagę, tak? No żyjemy i ja z własnych obserwacji widzę, że kobiety i mężczyźni się różnią, że nie jesteśmy tacy sami. Natomiast tak było od zawsze i jakoś to nasze społeczeństwo szło do przodu, rozwijało się, te relacje zachodziły, zachodzą nadal. Natomiast pojawia się ten problem gdzieś właśnie, że pojawił się red pill, wcześniej pojawił się feminizm, czyli gdzieś w tych relacjach pojawiły się jakieś spięcia, jakieś, no to się stało tematem, generalnie rzecz biorąc. I tak przeglądając pańską książkę, trafiłem na taki rozdział pod tytułem Dlaczego kobiety nie chcą mieć dzieci? To jest, mi się wydaje, taki z punktu widzenia właśnie społeczeństwa jako całości problem. I o ten może problem chciałbym się wyrażenie zapytać. Jest nieprecyzyjne. Mm-hmm. Nie tyle nie chcą mieć dzieci, co percepcyjnie dla nich nie mają z kim mieć tych dzieci. To lepiej by pasowało. Mm-hmm. Z biologicznego punktu widzenia no nie da się zaprzeczyć, że równouprawnienie jest niemożliwe z tego prostego powodu, że płcie się różnią. Mężczyźni zauważają taką różnicę, że kobiety są słabsze, ale nie zauważają pewnych uwarunkowań biologicznych w płciach, dlaczego to do siebie mogło pasować, jak to mogło działać. Kobiety są słabsze. Gdyby mężczyźni chcieli je traktować w sposób równy, kobiety miałyby, mówiąc krótko, przekichane. Dlatego natura wyposażyła mężczyzn w instynkt dbania o kobiety. My mamy odruch zajmowania się i ochrony kobiet. Ten odruch ochrony kobiet przejawia się tym, że jak na przykład w Stanach jest strzelanina i jakiś wariat wali w tłum, to przypadkowy mężczyzna potrafi się instynktownie rzucić na przypadkową kobietę i zasłonić ją swoim ciałem. Nie pomyślał o tym, zareagował na podstawie właśnie takiego instynktu. Ten instynkt sprawia też, że mężczyźni i ogólnie społeczeństwo jest w pewien sposób stronnicze na rzecz kobiet. To znaczy tak, feministki zauważają część tego mechanizmu, twierdząc, że kobiety nie są traktowane podmiotowo tak samo jak mężczyźni. To jest prawda, ale nie cała. Prawda jest taka, że tak, kobiety nie są traktowane tak jak podmiotowo jak mężczyźni, ale jednocześnie, ponieważ nie są traktowane podmiotowo jak mężczyźni, znacznie ciężej jest im przypisać winę. Skrajny przypadek, jeżeli ojciec zabije dziecko, no to wszyscy domagają się, żeby spotkała go surowa kara, no i słusznie. Jeżeli matka zabije swoje dzieci, reakcja społeczeństwa jest, gdzie był ojciec? Dlaczego nie zareagował? Dlaczego jej nie pomógł? My zawsze się w tej sytuacji zastanawiamy... Znaczy temu dziecku dlaczego nie pomógł? Nie, jej dlaczego nie pomógł? Dlaczego jej nie udzielono pomocy, jeżeli ona to zrobiła, to nie jest jej wina, tylko otoczenia i społeczeństwa, które tak ją tutaj pokrzywdziło, że nie miała innego wyjścia. To jest taki nasz odruch w reakcji na skrajnie negatywne zachowanie kobiet. Mhm. Mężczyzna zawsze jest odpowiedzialny w tej sytuacji, bo jest podmiotem historii. Kobieta nie jest odpowiedzialna, jej się rzeczy przydarzają, to nie ona zrobiła coś złego. No, jeżeli mąż zdradza żonę, no to on jest winny, jest świnią. Jeżeli żona zdradza męża, no to on jest przegrywem i jest świnią, że nie zadbał o nią w sposób właściwy, że musiała to zrobić. Także to jest ten taki drobny przywilej kobiet, który ze względu na właśnie tą naszą cechę, instynkt ochrony nad kobietami, no nie zauważamy. Jasne, ale to może jest tak, że to, o czym pan mówi, wynika z tego, że jeszcze do tego pełnego równouprawnienia nie doszliśmy. Może te przewagi kobiece w procesie historycznym się zmienią. Pan uważa, że nie, tak? Że to wynika z biologii ewolucji, tak? Ja już zwracam uwagę, że już pierwsza fala feminizmu była aktem niesprawiedliwości względem mężczyzn. Bo feministki opowiadają taką historię, że to mężczyźni zawsze mieli władzę, a kobiety były zawsze podporządkowane. No znowu, prawda, ale nie do końca. No, trochę jak z tym dowcipem, że na Placu Czerwonym w Moskwie rozdają ten samochody. No prawda, ale taka, że nie na Placu Czerwonym w Moskwie, a w Piotrogrodzie i nie rowery, nie samochody, a rowery i nie rozdają, a kradną. No i tak, no mężczyźni mieli władzę, tak, ale nie wszyscy mężczyźni, mały odsetek męskiej populacji, większość była poddana strasznemu rygorowi i właściwie walczyła o przetrwanie między permanentnym głodem albo ryzykiem śmierci wskutek zaraz, wojen i tego wszystkiego, co było.
I tak jak mężczyźni dostawali prawa polityczne w XIX wieku, to dostawali je, ponieważ na wszystkich mężczyzn był nakładany pewien dość szczególny obowiązek. Rewolucja francuska, pierwsza masowa wojna, w ramach tej rewolucji francuskiej zaczęto wszystkich mężczyzn włączać w obowiązek obrony ojczyzny. No ale jak wszystkich włączano w ten obowiązek, no to wypadało im coś dać w zamian, no bo do ludzkiej psychiki dochodzi, że układ jest troszeczkę niesprawiedliwy. Więc w Polsce wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety dostali prawa polityczne dokładnie w tym samym momencie, w 1918 roku, tylko zaraz była wojna 1920 roku, w której mężczyźni mieli obowiązek wziąć udział, a kobiety nie. Kobiety odpowiadają, że tutaj niesprawiedliwość polega na tym, że one przecież rodzą dzieci i w ten sposób no, powinny być politycznie kompensowane. Ale za to, że rodzą dzieci, są kompensowane w ramach rodziny, a nie w ramach polityki krajowej. No właśnie, wróciliśmy do rodzenia dzieci. Powiedział pan, że nie tyle kobiety nie chcą mieć dzieci, o ile nie mają z kim, ale powiedział pan, że mężczyźni mają ten właśnie instynkt obrony kobiety, więc kobiety chyba powinny chcieć mieć dzieci z takim mężczyzną, który je broni, prawda? Ale to musi być mężczyzna, który będzie w stanie je obronić, a nie tylko ma chęć obrony. No bo w ogóle zabawna rzecz na temat człowieka, my ze wszystkich naczelnych jesteśmy najłagodniejsi i najbardziej zainwestujemy rodzicielsko. Przede wszystkim mężczyźni znacznie więcej zajmują się potomstwem niż wszystkie inne ssaki naczelne i prawdopodobnie inne te odmiany hominidów, które nie przetrwały, a to wynika z naszych wielkich głów. Wielkie głowy sprawia i postawa wyprostowana sprawia, że nasze dzieci rodzą się bardzo mocno bezbronne, no i kobieta też potrzebuje dużej inwestycji rodzicielskiej ze strony ojca tych dzieci. No i to nie może być jakikolwiek mężczyzna, który chce coś tam zrobić, tylko to musi być mężczyzna, który sobie poradzi ze zmiennym środowiskiem, z innymi mężczyznami, z konkurencją i tak dalej. No to musi być mężczyzna, który jest ewidentnie lepszy od niej. No i profesor Wojciszkę w takim artykule bodajże w Wysokich Obcasach w 2009 roku przytaczał całą litanię cech mężczyzny, którego kobiety uznają za równego siebie. Ten artykuł, wywiad był z nim zatytułowany "Trudno być seksownym bez kasy". No i tam wynikało, że dla kobiet równym partnerem jest ten mężczyzna, który zarabia 1,5 razy więcej od nich. Czyli ta równość w wyobrażeniu kobiety jest taka, że równy jej partner musi być od niej wyższy, bardziej ogarnięty życiowo, bardziej taki stoicki, potrafiący sobie to wszystko w zdecydowany sposób poradzić, jednocześnie miękki, delikatny. To jest cała masa sprzecznych cech związanych ze sobą, które tradycyjny, niemęski mężczyzna by ogarnął, ale no, społeczeństwo nam mówi, że nie tędy droga. Generalnie mamy ze strony, tak jak ja ich to nazywam, konserwatystów, przedstawianie jako idealnego wzoru męskości świętego Józefa, który jest tylko byciem jednostką opiekuńczą, tylko nikt nie zwraca u nich uwagi, że święty Józef zajmował się Maryją, idealną kobietą, która się urodziła bez grzechu pierworodnego i prawdopodobnie w tej sytuacji bez pewnych cech, które posiadają wszystkie kobiety. Na przykład najprawdopodobniej Maryja po prostu nie robiła shit testów. I nie miała tendencji do złego zachowania, takiego, który funkcjonuje w każdym człowieku. No, kobieta nie będzie chciała mieć dziecka z mężczyzną, który nie jest w stanie ogarnąć jej niewłaściwego, niedobrego zachowania. Także jeżeli mężczyźni nie posiadają tej zdolności, żeby być tymi lepszymi, to kobiety nie są takimi mężczyznami zainteresowane. A jak spojrzymy na wszystkie te europejskie statystyki, które mierzą właśnie dysproporcje między płciami, to Polska pod względem równości płci jest dalej niż kraje skandynawskie. U nas jest jedna z największych luk w zakresie edukacji, czyli znacznie więcej kobiet posiada wyższe wykształcenie niż mężczyźni. Najwięcej kobiet mamy na stanowiskach kierowniczych. Jedną z najniższych luk płacowych, czyli różnicy między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn. No skoro u nas kobiety i mężczyźni są najbardziej równi, i ci mężczyźni u nas w dużej mierze mają przekaz, że należy być tylko tym opiekunem, a tej stanowczości to nie należy pokazywać. Należy na tą miłość zasłużyć, a nie być no, na przykład, jak to ładnie, bądź zdobywcą. To w tej sytuacji, w ich wyobrażeniu, no, mało kto się nadaje. I to nie jest tak, że masowo kobiety dochodzą do takiego wniosku, ale wystarczy, że na przykład 30% kobiet nie dojdzie do tego wniosku, 40%, no i mamy zapaść demograficzną.
Bo zapaść demograficzna w dzisiejszych czasach nie wynika z tego, że nikomu się nie udaje założyć rodziny, założyć związku, posiadać tych dzieci, tylko że znacznej części populacji zaczyna się to nie udawać. Nie większej części populacji, ale dostatecznie dużej, abyśmy się jako naród zaczęli bardzo drastycznie kurczyć. Okej, czyli rozumiem tę sytuację tak, w jakimś procesie historycznym, na którym miały wpływ różne rzeczy, feminizmy i tak dalej, mężczyźni stali się mniej męscy, co sprawiło... Percepcyjnie. Dla kobiet, tak? Tak. Co sprawiło, że kobiety nie chcą mieć z nimi dzieci, ponieważ nie czują, że oni są dostatecznie dobrzy, nie są o tyle lepsi, ile ci mężczyźni od nich, tak żeby one się czuły bezpiecznie, że się zaopiekują nimi i ich potomstwem. I z tego wynika ta luka, tak? Że jest ich hipergami, tak, jeżeli mam posłużyć się procentami, pokazuje dla kobiet, że 80% męskiej populacji jest nieatrakcyjna, więc za bardzo nie ma z czego wybierać. Kultura XX wieku sprawiła z kolei rozluźnienie obyczajów. Wcześniej było tak, że wybór może być dokonany raz i tak na dobrą sprawę wiele rzeczy może być już skreślonych. Dzisiaj kobieta ma wieczne prawo do zmiany zdania, zmiany decyzji, plus mamy cały przemysł, który kobietom wmawia, że ich pole manewru, ich decyzyjność jest nieograniczona, a zasługują tylko na to, co najlepsze. I percepcyjnie można się zaśmiać, że przystojniak z dobrą karierą, prawem, a nie towarem. No i w tej sytuacji duża część kobiet, jak to śpiewał w tej piosence, już nie pamiętam, nie dokazuj miła, nie dokazuj, nie jest w końcu z ciebie taki cud. Niestety łapie się na to przekonanie, że jest takim cudem. Tym bardziej, że dość często kobiety mają błędne przekonanie, co dla mężczyzn jest atrakcyjne. One uważają, że dla mężczyzn będzie atrakcyjne to samo, co dla nich. Więc poświęcają życie na przykład na kreowanie siebie jako bardzo dobrego pracownika, jako bardzo zaradnej jednostki społecznej, a później są zdziwione, że przecież ona zrobiła z siebie tak atrakcyjnego mężczyznę i mężczyźni nie są nią zainteresowani. A przede wszystkim mężczyźni, którzy by ją interesowani, wolą kogoś innego. Że dyrektor nie chce dyrektorki, kierownik nie chce kierowniczki, a przynajmniej oczekuje, że ta kierowniczka w domu byłaby trochę mniej kierowniczką. No jak się mówi o tym, co się podoba mężczyznom, to dla kobiet brzmi, jakby się od nich wymagało, żeby no, zgłupiały trochę. Rozumiem. Wspomniał pan wcześniej jeszcze o shit testach. Co to takiego? Czy może pan przybliżyć naszym widzom, co pan miał na myśli? Jak sprawdzić, czy ktoś jest lepszy? No, zachować się przy nim w sposób nieznośny i zobaczyć, czy na to zareaguje w sposób właściwy. Jeżeli on na nasze niewłaściwe zachowanie podporządkowuje się i natychmiast stara się nas łagodzić, no to znaczy, że nie jest od nas lepszy. Jeżeli z kolei ten ktoś nie toleruje tego złego zachowania, no to okazuje się, że jednak no, nie boi się tego, że nas straci, bardziej ceni sobie swoją autonomię niż właśnie nasze złe zachowanie. No i ja uważam feminizm za taki zbiorowy shit test. Im większe mamy postępy feminizmu, tym głośniej feministki krzyczą, że mężczyźni są niedobrzy, do niczego się nie nadają, a społeczeństwo jest im wrogo nastawione. Pojawia się krzyk, że sex work, prostytucja to zwykła praca. Pojawia się krzyk, że kobiety mogą być piękne w każdym rozmiarze, że skrajna otyłość ma być uznawana za coś atrakcyjnego. I z drugiej strony brak jest jakiejś reakcji takiej bardziej zdecydowanej, poza tym, że no, jeżeli im powiemy, że są wariatkami, to one się obrażą i uciekną bardziej na lewą stronę. I ja tak się śmieję, że ten proces jest nakręcany także przez tą konserwatywną stronę społeczeństwa. Ta konserwatywna strona społeczeństwa bardzo często chce widzieć jako drugą stronę feminizmu właśnie red pill, to czym ja się zajmuję, że my jesteśmy takim feminizmem dla mężczyzn. Ja uważam tą konserwatywną stronę za drugą stronę feminizmu, bo z jednej strony mamy feministki, które krzyczą, że mężczyźni są beznadziejni, bo uciskają kobiety, nic im nie dają i tak dalej, a z drugiej strony mamy konserwatystów, którzy również krzyczą, że mężczyźni są beznadziejni, ponieważ w dzisiejszych czasach nie są już prawdziwymi mężczyznami, a prawdziwy mężczyzna zajmuje się wyłącznie poświęcaniem i dbaniem o te kobiety. No i powstał taki moment, system, w którym mężczyzna ma złe rozwiązanie i złe rozwiązanie. Złe rozwiązanie ze strony feministycznej, no bo jeżeli będzie się zachowywał w tradycyjnie męski społeczny sposób, no to jest męską, szowinistyczną, seksistowską świnią. Z kolei złe rozwiązanie ze strony tej konserwatywnej, no jeżeli ja będę tym, który bierze odpowiedzialność, to w zamian za tą odpowiedzialność dostanę opiernicz, jak tylko cokolwiek nie wyjdzie.
a prawdopodobieństwo, że nie wyjdzie, jest całkiem wysokie. I to jest tak, że tak jak już powiedziałem na początku, że jeżeli ja zdradzę swoją żonę, boję się, nie chcę ze mną nic robić, no to wtedy ja jestem ostateczną świnią, bo jeżeli nawet jej się nie chce, no to ja powinienem non-stop się kwalifikować, non-stop się starać i może kiedyś jej się zachce, po jej stronie nie ma żadnego zobowiązania. Natomiast jeżeli ona zdradzi mnie, to dlatego, że ja zawiodłem. No i w tej sytuacji dochodzi do takiego niefajnego zjawiska, że płcie zaczynają od siebie nawzajem się separować. A to jest też bardzo zła wiadomość dla funkcjonowania państwa i ekonomii, bo ludzkie społeczności są napędzane przez silnik w postaci silnych męskich pleców, a te silne męskie plecy w dużej mierze są napędzane kobiecą urodą, młodością, atrakcyjnością. Brakuje w społeczeństwie dzisiaj dla mężczyzn tego bodźca pozytywnego. Ciągle mamy histerię, że właśnie kobiety dostają za mało i że społeczeństwo od nich za dużo wymaga. Jednocześnie cały czas brak takiego pozytywnego spojrzenia na mężczyznę. Jeżeli ktokolwiek zwraca uwagę, że właśnie to się staje no niesprawiedliwe, że to jest zły układ, no to jedyna rzecz, jaką może usłyszeć, to to, że no znowu spłakałeś się, chłopczyku, a przecież mężczyźnie nie wypada się skarżyć, mężczyźnie nie wypada zwracać uwagę, że układ jest niesprawiedliwy. Ja się zgadzam, że mężczyźnie nie wypada się skarżyć. Ja się zgadzam, że mężczyzna powinien starać się być lepszy w grze życia, a nie starać się zmienić reguły tak, żeby jemu było łatwiej. Ale ja zwracam uwagę na rezultat w postaci coraz większej emigracji wewnętrznej mężczyzn i coraz większej niechęci do angażowania się w cokolwiek. No i mamy taką sytuację, że po pierwsze dzieci się nie rodzą. Nawet jeżeli te dzieci się pojawiają, to kolejne pokolenia mężczyzn dochodzą do wniosku, że nie warto. I dobra wiadomość dla konserwatystów, kakserwatystów, jak ich nazywam, promiskuityzm, czyli każdy z każdym, kultura hookupu, kultura niezobowiązującego seksu, no zdycha, w dużej mierze tak. Ludzie przestają uprawiać i tak dalej. Zła wiadomość brzmi, ludzie przestają wchodzić ze sobą w jakiekolwiek interakcje. I dawniej, w tych czasach, które są uznawane za lepsze, było więcej gorących nastoletnich, czy tam wczesno dwudziestoletnich romansów, było więcej nawet, można powiedzieć, takich no, niegrzecznych relacji. Dzisiaj jest tego znacznie mniej. Kultura może jest bardziej seksualizowana, może mówimy o rzeczach w sposób nawet czasami obrzydliwy, ale jednocześnie znacznie mniej robimy. Wszystko wolno, ale jednocześnie nikomu się nie chce, bo no, tak wychodzi. Może tak jest, że kiedy ten owoc był zakazany, to bardziej kusił, a teraz, jeśli mamy wszędzie pełno tego, to może... Nie, bo moim zdaniem problem polega na tym, że zabiliśmy warunki, w których może się pojawiać po prostu pożądanie. Dla kobiet i dla mężczyzn płeć przeciwna jest atrakcyjna. Tylko jednocześnie, jeżeli mężczyznom nie wolno być mężczyznami, no to oni nie są atrakcyjni dla kobiet. Seksualność mężczyzny działa tak, że no nam się cały czas chce, ale nie tak, jak się paniom wydaje, że wystarczy, że ona się pojawi i koniec. Jak się ma w domu czy obok siebie wiecznie niezadowoloną, wiecznie wredną kobietę, która uważa, że aktem opresji jest uśmiechnąć się do płci przeciwnej, czy w ogóle być miłym, no to facetowi się w takiej sytuacji odechciewa. No dobra, niech te harpie trzymają się ode mnie z daleka. Kobiety w ogóle czasami wyobrażają sobie, że to będzie działało na tej zasadzie, że mężczyźni kochają zołzy. Nie, mężczyźni będą tolerować zołzy, jeżeli ona jest fajna i gorąca, ale ogólnie z zołzami nie chcą mieć nic do czynienia. Skoro one zachowują się coraz bardziej jak zołzy, no to one w swoim obozie krzyczą, że chłopaki do niczego się nie nadają, a chłopaki dochodzą do wniosku, po co się w ogóle starać, po co w ogóle podchodzić. Na to nakłada się cała ta kultura związana z histerią, na tle molestowania seksualnego oraz kulturą gwałtu. Skoro w sposób nieumiejętny podbijając dziewczyny mogę wylądować na mediach społecznościowych jako oblech, który właśnie w nieumiejętny sposób podchodzi, albo samo nieumiejętne zagadanie do dziewczyny przedstawiane jest jako akt molestowania albo jako pewne przestępstwo, no tutaj koszty zaczynają drastycznie po tej męskiej stronie rosnąć. A jeszcze do tego jest tak, że ewolucyjnie mężczyźni mają bardzo wysoki poziom niepokoju w przypadku podbijania do kobiety, a to oni są tą płcią obciążoną tym podbijaniem. Można powiedzieć tak, że ewolucyjnie, kiedy żyliśmy w małych tych plemionkach,
nieumiejętne podbicie do dziewczyny mogło się wiązać z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Po pierwsze, ona mogła powiedzieć koleżankom, że jesteśmy właśnie tacy nieumiejętni, co zmniejszało szansę naszego podbicia do niej w przyszłości. Plus kobiety znajdowały się pod opieką swojej rodziny. No, opowiedziała bratu, że mężczyzna ten wygląda na niebezpiecznego i wygląda na z boka czy kogoś podobnego, oni mogli przyjść mu i siłowo wytłumaczyć, że do tej dziewczyny się w żaden sposób nie zbliża. Tych sytuacji aż na tym poziomie dzisiaj nie ma, ale oprogramowanie pozostało, więc no, ten poziom lęku wśród młodych chłopaków rośnie coraz bardziej, no i na to reakcją jest dość często właśnie wycofanie się. Rozumiem. Wspomniał pan w swojej wypowiedzi, też tutaj jest taki jeden z końcowych rozdziałów w tej książce, który ma tytuł Kobieca uroda i młodość paliwem ekonomii. O to bym chciał dopytać, bo tak wspominam sobie taki film, to jest komedia, drodzy Państwo, Testosteron, taka męska komedia sprzed paru lat, gdzie jeden bohater udowadnia drugiemu, że gdyby nie było kobiet, to nie byłoby niczego. Nawet by nie było piłki nożnej, bo gdzieś tam w dialogu dochodzą, że piłkarze no, generalnie grają po to, żeby imponować kobietom. I że gdyby nie było kobiet, nie byłoby piłki nożnej. Czy zgodzi się pan z tym? Właśnie tutaj ten może ekonomiczny. Nie aż tak, ale na pewno mężczyźni sami dla siebie są gotowi prowadzić życie znacznie bardziej minimalistyczne. No szybką furę jeszcze by kupili, bo się fajnie nią jeździ, ale wtedy znika zapotrzebowanie na SUV-y, no może na jakieś tam mniejsze, ale znika zapotrzebowanie na większe samochody rodzinne, no bo nie ma kobiety i dzieci. Znika zapotrzebowanie na większe mieszkania, na urządzanie ich, na całą masę zasłon, ściereczek, dywaników, masę tych rzeczy. Wszystko to staje się niepotrzebne. Mężczyzna może żyć za znacznie mniej, w znacznie bardziej minimalistycznym świecie. Także no, kobiety lubią wydawać pieniądze, czasem wydają swoje, ale uwielbiają wydawać pieniądze mężczyzn. No ale jak mężczyźni tracą zapał do wydawania tych pieniędzy na nie, no to na ekonomię ma to ewidentny wpływ. Jak nie ma rodzin, od posiadania dziewczyny droższe jest tylko posiadanie dzieci później. No to wtedy mężczyzna musi być naprawdę mocno, mocno wydajny. Jak tego wszystkiego nie ma, można się zrelaksować i można żyć za znacznie mniej. Co się już w obecnym momencie dzieje i co powinno właśnie tych wszystkich ekonomistów napawać prawdziwym przerażeniem. Bo raz, że tych pokolenia przyszłych pracowników się nie urodziły, a dwa, jest coraz mniejsza właśnie motywacja dla mężczyzn do podejmowania niebezpiecznych zadań, wymagających zadań, a społeczeństwo na tych zadaniach mężczyzn, na tych silnych plecach po prostu stoi. Rozumiem. Czyli mamy tutaj taki obraz zbudowany tego, co się dzieje w społeczeństwie, pewnych trudności, które pojawiają się na męskiej drodze. Zapytam w takim razie o program pozytywny. Jak Red Pill widzi wyjście z tej sytuacji? Jak być dobrym mężczyzną według zasad Red Pillu, czy jak to powinno wyglądać tak, żeby było lepiej, żeby z tej niekorzystnej obecnej sytuacji wyjść na jakąś prostą? Poznać swoją własną naturę, zintegrować to i właśnie zacząć iść drogą zgodną z tą naturą. To sprawia nam satysfakcję. Tak, konserwatyści mają rację, mężczyźni lubią brać odpowiedzialność, to sprawia im frajdę. Ale sprawia im frajdę nie tylko bycie sługą, ale też bycie zdobywcą i bycie kimś, kto rusza w epicką wyprawę, zdać sobie sprawę, że celem życia nie jest szczęście, tylko właśnie taka droga. Najlepszą analogią jest tutaj, że no człowiek bardzo dużo wędrował w swojej przeszłości, ciągle przez nowe terytorium i właśnie nagroda, jak szczęście jest nagrodą za osiągnięcie etapów tej podróży, które zakończyło się no jakimś tam sukcesem. Zacząć to w ten sposób traktować i tak na dobrą sprawę rozwiązanie od makro do mikro jest mało prawdopodobne, chyba że tym makro będzie jakaś wielka katastrofa. Bo to też jest taka duża prawidłowość, że feministki krzyczą, że mężczyźni są świniami i w ogóle są strasznie opresyjni, niedobrzy do nich, dopóki nie pojawia się prawdziwe niebezpieczeństwo. Wtedy natychmiast się zamykają i natychmiast chcą być ratowane i one w tym momencie są właśnie dobrymi dziewczynkami. Bo czy uważa pan, że feministki nie poszłyby na wojnę, gdyby wybuchła w Polsce? A gdzieś poszły? Jak się nazywa ta wojna stoczona przez kobiety o ich prawa? W Afganistanie przyszli talibowie, skasowali prawa kobiet, zabrali im nawet prawo do edukacji. Byłby jakiś bunt kobiet? Jedyni, jest którzy byliby w stanie to odmienić i odwrócić, to są mężczyźni. Jeżeli mężczyźni by stwierdzili, że od jutra demokracji nie ma,
to kobiety miałyby jeden tylko wybór, musiałyby się podporządkować. Żeby było śmieszniej, u kobiet jest jakiś tam odruch podporządkowania się mężczyźnie, a my mamy takie wrażenie, że i feministki, i one potrafią być takie nieznośne, tylko z tego prostego powodu, że my nigdy nie mówimy im praktycznie rzecz biorąc nie. My się boimy im sprzeciwić. One w dyskusji, w debacie mogą mówić w najgorszy możliwy sposób. Niech przykładem tu będą feministki, które ostatnio na ulicach drą się, miłować się, chwalą się, jak to się skrobały na prawo i lewo i tak dalej. No i jakby wyszedł mężczyzna i zacząłby im odpowiadać tym samym językiem, no to w takim publicznym odbiorze, no ona zrobiła coś niewłaściwego, no kobieta tak się nie powinna zachowywać, większość kobiet chce się od nich odciąć, żeby nie być częścią tego wizerunku, no ale jakby zrobił coś takiego mężczyzna, tam reakcja będzie znacznie, znacznie mocniejsza, a dwa, tutaj znowu to, co jest dopuszczalne, w jakiś sposób zostało odrobinę przesunięte. Nie było z drugiej strony reakcji mówiącej stanowczo nie. Trochę więcej można, może w trochę innym układzie. To cały czas jest to samo zjawisko. Jak ktoś się interesuje historią i uważa, że pierwsza fala feminizmu to były te dobre kobiety, które chciały właśnie tylko równouprawnienia, to niech z tyłu głowy ma, że właśnie to się wszystko odbywało po I wojnie światowej, gdzie miliony mężczyzn ginęły w tych okopach, one dostają te prawa od tak sobie za darmo. A też niech ktoś poczyta w gazetach, w jaki sposób one walczyły o te swoje prawa. Walka o te prawa sprowadzała się właśnie do takiego histerycznego krzyku, tak jak dzisiaj, że mężczyźni są niedobrzy, że są świniami, alkoholikami, o nic nie dbają i w ogóle. I cała masa białych rycerzy lecących na tym instynkcie dbania o kobiety stwierdzili, to teraz ja się popiszę, że jestem tym dobrym mężczyzną i dam wszystko im to, co one chcą. No i proszę zwrócić uwagę, że w nagrodę za to, że mężczyźni dali im dokładnie to, co one chciały, nagrodą za to jest coraz większa pogarda. Taką nagrodę pana zdaniem zbierają mężczyźni, a już na samo zakończenie chcę zapytać, jaką pan nagrodę zbiera za tę książkę, bo wspomniał pan, że tutaj nastąpił atak zarówno z tej strony konserwatywnej, jak i feministycznej, że to, co pan mówi, no to zgodzimy się, to nie jest jakiś popis politycznej poprawności, prawda, w pana wykonaniu. Więc jak właśnie pan mógł powiedzieć o tych reakcjach? Znaczy, z jakich powodów jest pan atakowany z tej i z tamtej strony? Atak na to, co mówię, jest bardzo łatwo przeprowadzić, bo można właśnie się wpisać w tą narrację, ja dobry będę bronił biedne kobietki przed kimś tam złym. I w ten tyle, sposób atakują konserwatyści, jak rozumiem. Tak, tylko że tyle, że duża część ludzi czuje w jakiś sposób, że to, co mówię, no, jest tam w jakiś sposób prawdziwe. Kobiety nie będą też aż tak strasznie źle reagowały, kiedy to się opakowuje w stwierdzenie, że one wszystko to robią, żeby potomstwo było zaopiekowane i tak dalej. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, jest też taka cecha kobiet, właśnie solipsyzm, które każe im ewolucyjnie brać wszystko do siebie. Jeżeli mówimy coś ogólnie, no to, to jest, one odbierają tak, jakbym atakował je, że robią coś umyślnie, że są złe. Tam nie ma zastanowienia się, że to jest taki mechanizm, odruch, że to wynika z biologii, że ma to swoją funkcję, no ale ja taka nie jestem w tym momencie, ale no... We właściwym opakowaniu jakoś tam to przechodzi. Dla ogółu aż tak bardzo kontrowersyjne to nie jest. Jest to dobre do zagregowania pewnego oburzenia. To oburzenie nawet w pewien sposób jest dobre, no bo troszeczkę podnosi zasięgi. Takie są reguły dzisiejszego świata. Dla mnie z kolei no to jest taka moja właśnie prywatna droga, bo uważam, że żeby nam się wszystkim w miarę dobrze działo, potrzebujemy jak najwięcej tych silnych pleców, które będą we właściwy sposób funkcjonowały. A mnie bardzo niepokoi ta coraz większa emigracja wewnętrzna mężczyzn. Ja słyszałem o wewnętrznej emigracji kobiet, że one z mniejszych ośrodków migrują do większych miast i właśnie ci mężczyźni na prowincji pozostają bez szansy znalezienia partnerki, bo kobiety częściej wyjeżdżają. Okej, kobiety wyjeżdżają częściej i w tych miastach też kończą będąc samotnymi. Będąc przekonanymi, że właśnie ci mężczyźni do nich nie dorośli. Z kolei jest wzajemna reakcja z drugiej strony mężczyzn. Portale randkowe zaczynają powoli przeżywać bardzo mocny kryzys, ponieważ wszyscy zaczynają dochodzić do wniosku, że nie warto tam w dużej mierze siedzieć. No, na każdym etapie zauważamy coraz większy rozjazd płci. Kobiety na przykład stają się coraz bardziej mocno, hardkorowo, lewicowe w stronę właśnie jakiegoś wokeizmu, jakichś tam tych niebinarności, innych tego typu rzeczy, zwłaszcza młode kobiety.
No i tu jest ten nasz podstawowy problem. Wielu ludzi uważa, że no nie ma co przywiązywać uwagi do tego, co myślą obrazowo małolaty, no ale kobiety szczyt swojej atrakcyjności oraz płodności mają w swoich latach 20. i jeżeli one te lata 20. marnują na krzyczenie, że są silne i niezależne oraz że faceci do niczego się nie nadają, a za zakładanie rodziny biorą się w momencie, kiedy zbliża się 30., no to właśnie mamy taką sytuację, że znaczna część się na to po prostu nie załapie. Znaczy nieznaczna część, no dostatecznie duża część, aby to było dla nas społecznym problemem. O społecznych problemach damsko-męskich i o szerszym kontekście tego, co się dzieje pomiędzy naszymi dwoma płciami, dzisiaj rozmawiałem dla Państwa z panem Romanem Warszawskim, autorem książki Samiec Alfa musi wrócić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę i jak zwykle przypominam o tym, żeby wspierać telewizję w Raul24, bo tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie robić to, co robimy, nagrywać takie rozmowy, jak na przykład ta dzisiejsza. Zatem dziękuję za wsparcie i zapraszam, aby robili to Państwo nadal, również poprzez udostępnianie tego i innych naszych materiałów w mediach społecznościowych. Dzięki temu z tymi informacjami, o których u nas mówimy, docieramy do coraz szerszego grona odbiorców. Teraz już po raz ostatni dziękuję Państwu za uwagę. Michał Pytel, żegnam się do kolejnych programów.